Kochani, na emocjach takich pojechaliśmy z tymi filmami od Mikołaja. Gutek, przywitaj. I tato, że słuchajcie, nikt z nas nie zobaczył, że karta pamięci nam padła. W drugiej minucie. W drugiej minucie filmu. I słuchajcie, co się stało, żeśmy przemielili... Dokładnie, przemieliliśmy trochę kart z powrotem. Ale na takich emocjach poszliśmy, kochani, że szok. Naprawdę, jeszcze raz, ja pomału ostygam, bo Gutek jeszcze nie ostyga, bo słuchajcie, no ja myślałem, że pełnią szczęścia są trzy kiki. A tu list od Martina zrobił taką robotę, życzenia przyszły, piękne karty, przyszły pieniądze. I słuchajcie, i kończymy Mikołaja M. z Bochni przesyłkę. I teraz Gutek, słuchajcie, będzie to z tej kubki na tą wam przerzucał, pokazywał karty, dlatego że, kochani, myśmy je przełożyli, a na karcie nam się to nie zapisało. Natomiast ja bym miał tylko prośbę, żeby właśnie bazóweczki, Guteczku, sobie szły, a jak coś ciekawszego zobaczymy, słuchajcie, to odłożymy i wam pokażemy. O, Rising Stars z tamtej edycji. Garaj, akurat! Jest Garaj, dokładnie. Tamten film do Garaja nam się nagrał i teraz po Garaju jesteśmy. Także, kochani, no, tych nie widzieli. Tą część kart, no dużo ciekawych rzeczy mówiłem w tamtym filmie i teraz nie pamiętam już jakich, dlatego no szkoda, no nie uwieczniło się to, mamy Korzymka. Natomiast powiem wam tylko tyle, że gorąca nasza prośba, żeby jednak z takiej wielkiej przesyłki, jaką tu Mikołaj zrobił, myślę, Mikołajku, że cały sztab ludzi zatrudniłeś, żeby ta przesyłka jakby dokonała się. I teraz zobacz... Ramos! Piękny Ramos, słuchajcie. I teraz, Mikołajku, zobacz, narobiłeś się strasznie. Naczekałeś się jeszcze straszniej. Jeszcze mam dla ciebie jeszcze złą wiadomość, że jeszcze się naczekasz, bo teraz zanim my to poukładamy, chyba że do nas przyjedziesz ślicznie, chyba że do nas przyjedziesz i nam pomożesz to układać, a my cię będziemy karmić, poić, a w wolnej chwili będziemy grać w gałę. Także ciekawe, czy my kiedyś w ogóle wyjdziemy z tego bałaganu, tak się zastanawiam, mój wspaniały synku. Słuchajcie, no jest moja droga do Brazylii, Lamik się pokazał. Jak słyszę wow, to wtedy, słuchajcie, od razu się zbliżam. Zobaczcie, jaki klaro ładny goalstopper. Ale Guteczku, ja pomogę, zobaczcie. Wow. Piękny Xavi, nie wiem, czy był na tej przesyłce, czy nie. Ja go właśnie chciałem pokazać. Ale ja go pokażę, bo jest naprawdę śliczny, słuchajcie. Nie wiem, czy my czasem go już nie mamy u siebie. Nie, nie mamy, mamy i nie Kolekcjonersko nie jest droga karta, bo dzisiaj szukaliśmy limitki z edycji. To tato, czy my od tego Garaja nie patrzyliśmy? Kilkanaście sztuk. Tutaj tak, drugi Garaj. Tak, kilkanaście sztuk można kupić za 50-60 zł na Fantopie. Także na początku myślałem, że to droższe. A dlaczego to sprawdzałem? Bo w jednej przesyłce był dzisiaj taki... taka limitka, tylko już nie mogę sobie przypomnieć, czy Xavi, tych kart jest tak dużo, kochani, nie, był inny, że nie ogarniamy. Że nie ogarniamy. Zobaczcie, piękne godło Manchesteru, tutaj wyławiam gdzieś z pomiędzy tej przesyłki Rising Star Veto Kele. Słuchajcie, dlaczego patrzycie na tą przesyłkę? Po pierwsze dlatego, że 99% kart z tych, co tu widzicie, są na wymianę. Karty muszą krążyć, dlatego zapraszamy was po to. 9 na 9. Dokładnie. Natomiast część z nich uzupełni naszą kolekcję. Natomiast do tego dojdziemy na spokojnie. 11, 12, czy... Ponawiamy gorącą prośbę o bazówki, kochani, ale z Afryki, czyli z edycji 2010, ewentualnie droga do Brazylii. Natomiast z brazylijskich naprawdę już nie chcemy tak wiele, kochani, bo już mamy walizkę. Nawet jeszcze nie było. No, Messi piękny, nie było. Pokazujemy. Słuchajcie, ja tutaj widzę Lewandowskiego, słuchajcie, jeszcze w Borussii. Ciekawe, jak będzie się w Bayernie prezentował. Nie limitka, tylko... Naklejka. Słuchajcie, do naklejek jeszcze długa droga, no ciężko nam to wszystko teraz godzić. Jak wiecie, raz w tygodniu będziemy latać do Lubina na trening. Wieziemy teraz ze sobą jeszcze jednego kolegę, pojutrze, Guciu. W środę. Tak, jutro mamy dzień wolnego i będziemy starali się trochę go wykorzystać maksymalnie, ile się da na karty, ale nie tylko. Pamiętajcie, że... Chorzów godło. Pamiętajcie, że my musimy, kochani, jeszcze jakąś trawę skosić i inne dziwne obowiązki. Ja muszę pokopać. No Gutek, słuchajcie, kopie. Nuśka dzisiaj nam pięknie tańczyła. Będzie filmik na YouTubie, wrzucimy dla naszych przyjaciół występ naszej Nusi z okazji Dnia Mamy. Oczywiście znowu mamy, pozdrawiamy i wszystkie na całym świecie, i nasze, i wasze. Pamiętajcie, że mama to jest super instytucja i trzeba to szanować. I wow, Sebastian Pela. Ucałujcie te mamy jeszcze raz. Kochani, co tu dalej w bałaganie? Karta pamięci jest.
pełna? Nie, jest na razie wszystko ok, idzie pod kontrolą, filmik jak trzeba. Jesteśmy, słuchajcie, około 5 minuty. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Mikołaj, ja jeszcze raz nie mogę się nadziwić. Pobiłeś absolutny rekord. Jeżeli miałeś taki cel, to ci się udało, kochany przyjacielu. Natomiast mając taki cel, kochani, jeżeli ktoś z was kiedyś będzie chciał powtórzyć ten wyczyn, to pamiętajcie, że trzeba mieć anielską cierpliwość, bo tego typu przesyłki... My nie chcemy takich przesyłek wielkich. No po prostu strasznie nie chcemy. Może inaczej, każdy by chciał takie wielkie przesyłki. Nie można tak mówić. Natomiast właśnie cała masa pracy i teraz, słuchajcie, zablokowaliśmy całą masę ludzi i Mikołaj już raz nas do kolejki wpuszczał, także za jego zgodą, słuchajcie, odłożyliśmy jego przesyłkę na chwileczkę. A teraz, słuchajcie, no zostanie mi masa ciężkiej roboty z tymi kartami. Bazóweczki i jest pan. Niesamowite. Słuchajcie, jest Nasri. Bazóweczki. Naprawdę szok. Słuchajcie, zbliżamy się do końca przesyłki Mikołaja, aż nie wierzę w to. Nie do końca, wam szczerze, no jeszcze tam są, tak. Natomiast pamiętajcie, że w tym odcinku chcemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Przypominać, jak tam była taka kupa. Słuchajcie, w tym odcinku chcemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Podnij mi kart. Czy tu już masz przygotowane? Masz, dobra, Guciu, podsunę ci troszeczkę bliżej, bo zobaczcie jeszcze to i będzie koniec. Na koniec jeszcze jakaś półokrągła karta, ludzie. No szkoda, ją zabieram od razu na bok. To. Na półokrągłe karty, kochani, to naprawdę szkoda miejsca w kopertach, to... My z tymi kartami też nic dalej nie chcemy robić, nie? Chyba, że ktoś ewidentnie wie, że coś takiego dostaje. Ale karciucha, ludzie, jaki Hugo Loris, słuchajcie, ojeju, w maczatak niebieskim, patrzcie. Runej. Jest runej na masterze. Ale taki... No ojeju, runej trafiony, ale styrany jest, zobaczcie. Przełamana karta. No szkoda, ilościowo dużo, natomiast jakościowo Casillas, potem sobie przybieramy, to szkoda. Mój Casillas. Piękny runej. Gonzalez, jest Casillas, Bale, no, wszystko to, co Gutek pokupuje. Real. Tak, Porto. Tak. To są akurat... I akurat to. Nie, no Tusia ma piękne, zobaczcie, jakie ma piękne, ona dzisiaj tańczyła. Zresztą ten Manchester, film z jej tańców też będziemy, Napoli, kochani, dzisiaj wrzucać. Napoli. No, słuchajcie, moja droga do Brazylii, nie, Brazylia. No powiem wam, że poprzednie dwa filmy zabrały mi masę entuzjazmu i siły. Tu jest strasznie gorąco u nas w tym pokoju, a temperaturę te karty tak podnoszą, że słuchajcie, tu się robi w granicach 30 stopni, jak gdzieś pod ziemią w kopalni, a tam jest pewnie jeszcze cieplej. Ale no... Mam dla ciebie dobrą wiadomość, Guteczku, będziesz to ze mną układał. Ale jutro! Tak, jutro. Dzisiaj nie męczymy go. Słuchajcie, dzisiaj jest po treningu. Przeleciał trzydniowy turniej. W piątek grał, w sobotę grał, w niedzielę grał. Dzisiaj mieli na turnieju taki luz. A poza tym mamy świetny film, jak KS Talent mu śpiewa. Słuchajcie, 100 lat. Dajemy cuksy chłopakom. No fajna taka. Przerzucaliśmy się na tak. No też szkoda, Adlerek się trafił. No ten to już w ogóle jest okrągła karta. Zobaczcie. Ja się zastanawiam, czy czasami takich kart nie lepiej byłoby robić. Wtedy mielibyśmy problem z głowy. No ale to nic, liczy się szczere serce. Liczy nam bohatera się szczere serce. Zrobił nam bohatera. Słuchajcie, o, mamy Ramosa. Hej. Takiego samego mieliśmy, czekaj. Jest limitka kolejna. Czech. Słuchajcie, no to wymaga zrobienia pracy i siły. Dziękujemy, już dwie takie dostaliśmy od ciebie. Słuchajcie, to są sentymentalne karty, które kiedyś jak podorastacie, może kiedyś się spotkacie z Gutkiem w realu, wypijecie jakąś kawę, herbatę czy kolej, bo wspominacie naprawdę super fajne czasy. Takiego dzieciństwa naprawdę wam zazdroszczę, jak teraz macie, tylko umiejętnie to wykorzystać. Słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, komputery są dla ludzi, natomiast nie można całej wolnej czasu tam spędzać, czy na FIFA i tak dalej. No, nie ruszajcie się. Czekać. Jezu, zobaczcie, jakie piękne karty. Tu jest Master Nani. Na pewno go nie mamy, bo nie widziałem jeszcze takiej karty. Hildebrand. Także kochani, uciekajcie do ruszania się. Kochani, Draxler. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, ile tu jest kart, ale powiem wam, że... Tysiak? Nie mam zielonego pojęcia. 500? Nie mam pojęcia. Naprawdę, kochani, Mikołaj, chwała i szacunek za twoje oczekiwanie, ale teraz to jest dobra wiadomość. A zła jest taka, że jeszcze i tak dalej będziesz czekał i tak. Natomiast no, nie jesteśmy robotami, nie damy rady, ale będę już w tym momencie pomalutku próbował twoją przesyłkę układać. Guciu, z czasem jest tak, także Mikołajku, dziękujemy ci naprawdę pięknie. Zalegniesz nam na tej części podłogi, szok. I trzy albumy jeszcze oczywiście. Słuchajcie, tu są kiki i Gutek. Wiem, że chciałby te kiki otwierać, ale Guteczku, zanim to się stanie, proszę otworzyć tą przesyłkę. Ta przesyłka jest z ja ci powiem. Z wykrzyknikiem.
A jeżeli ona jest z wykrzyknikiem, to znaczy, że możemy ją otworzyć szybko. Grzegorzka. Od Grzesiaka z Gubina. Dokładnie. Otwieramy od Grzesiaka. I tato, wykrzyknik i blister. Tak. Otwieramy od Grzesia przesyłeczkę. To jest przesyłka, która przyszła dzisiaj, ale pamiętacie, mówiłem, że przesyłki z wykrzyknikami są otwierane w pierwszej kolejności, a potem trafiają do kolejki na sam koniec. I dopiero będą brane pod uwagę, jak uporamy się z tymi wszystkimi paczkami. Oczywiście mówię. Guteczku, ja bym chciał tylko, żebyś tym pomału, bo są emocje, cieszę się, że są, chodź do mnie. Znajdźmy jej miejsce, dobra? Bo chciałbym się rozłożyć, bo on będzie czekał w kolejce, misiu. Tu, to, znaczy nie, tu ja będę pracował z Mikołaja kartami. Tu mi uciekaj stąd, chodź. Ten rozkładasz się tutaj, chodź. Tutaj jest oczekująca przesyłka, tutaj są kolejne do otwarcia, a ty się odkładaj tu koło antenki. Tutaj będziesz miał swoje miejsce, przyjacielu nasz. Tylko ja doświetlę troszkę. Czekaj, Guciu. Jest troszkę jaśniej? No. Jest jaśniej, tak? Fajnie zapakował. No zapakowane jest profesjonalnie. Powiem ci szczerze, że zrobiłeś to niesamowicie. Zobaczcie, lecą bazóweczki. Ładnie gutek dostaje się po kolei do każdej jednej kieszonki. Karty są, widzę, w super stanie, tak jak sobie tutaj... Kawani się pojawił, jest Balotelli na limicie, jest Isco. Dzisiaj Isco, słuchajcie, dałem w prezencie Stasiowi. Stasiu to jest kolega Gutka z KS Talent za bardzo fajną grę. Stasiu jest młodszy jeszcze od Gutka, wyobraźcie sobie. Waldes. To... Anderlecht, widzę, pięknie. I zagrał naprawdę świetne zawody. Pierwszy raz tak fajnie zespołowo pograł, podawał piłeczki. Bardzo mi się to spodobało. Dzień dobry, Oliwerze. Witaj, Kanie. Nie wiem, czy Kanie jest czasem chłopak z mojego roku. Albo niedużo młodszy. No ale robotę i piłę robił, słuchajcie. Pamiętam go naprawdę w niesamowitym wydaniu. Także słuchajcie, dochodzimy tutaj. Zrobimy jeszcze na blisterce? Nie na blisterkę, na kika? Teraz, słuchajcie, czy zdążymy na kika? Jest 11.49. Powiem wam, że tak. Najprawdopodobniej zostawimy Lima na Star Playerze. Najprawdopodobniej blisterek urodzinowy Gutka zostawimy na następny filmik i otworzymy go jutro, Guciu, po szkole. Jak wrócisz, zejdź mu się z kart. I otworzymy go, Guciu, po szkole. Chyba, że... Proszę, jak tu jest pięknie zrobione, pokaż to. Zobaczcie, no profesjonalnie, muszę cię pochwalić za pomysł, jest świetny. Zobaczcie, jak jest pięknie wszystko przygotowane. Lecimy. Ten najładniejszy na koniec. Tak jest. Słuchajcie, no pojawiły się bazóweczki. Zobaczcie, jak nawet bazóweczki są tak ładnie zapakowane, jak to robi wrażenie. W jakimś stanie. Naprawdę, są super. Gratulować, Grzesiu, pomysłu. Gubin od nas jest naprawdę niewielkie, niedługie kilometry. Ale to jest dawne zielonogórskie. Ile, tato? Myślę, że 150. Tato, Guardado! Nie mamy go! Nie mamy Guardado? Proszę bardzo, z Meksyku Guardado nam doszedł. Temperatura, jaka tu u nas panuje, powiem szczerze, że dosyć mocno nas męczy. Wiśniakowsk. Nie wiem nas jak nas, ale o, widzę, słuchajcie, pojawiły się bazóweczki z Urugwaju. Pojawił się wiśnia. Wiśnia też będzie fototapeta, znowu mamy Urugwaj. Czyli jak bazóweczek z Urugwaju brakuje. Co znaczy fototapeta? Fototapeta to znaczy, no właśnie, tapeta na ścianie z fotografii, z jakichś pięknych widoków. Ale on będzie z limitem. A u nas będzie właśnie fototapeta. O, słuchajcie, widzę, że słuchasz nas dokładnie. I USA się pojawiły, i Urugwaj się pojawił. Grzesiu, tak, Grzesiu, odezwę się od ciebie, zresztą zobaczysz dzisiaj na filmiku, że otworzyliśmy. Ty nie zobaczysz tego dzisiaj, zobaczycie to, kochani, jutro, czyli we wtorek. Jak Gutek rano będzie w szkole, ja ten filmik dodam. Natomiast otworzymy filmik urodzinowy Kika i lecimy z kolejnymi przesyłeczkami od was. Bo widzę, że Gutek otwiera już ostatnią, słuchajcie. Mamy Kola, jest Alonso, Kloze się pojawił, Silva. I słuchajcie, ukochany Gutka piłkarz. Siema, Krystynko, dzień dobry. Siema, Iniesta. Siema, i Czabi. Ale łubu, dubu, na koniec dałeś ognia, Grzesio, kurczę jego. Legenda, podcięłeś, co? Podcięłeś skrzydełka, kochany przyjacielu. Absolutnie, słuchaj, mogę cię zapewnić, tato, że... No zrobił to rewelacyjnie. Słuchaj, możemy cię zapewnić, że na pewno możesz na blisterek spokojnie liczyć i jeszcze dołożymy ci niespodziankę. Natomiast jeszcze będzie konkurs, to wtedy ja też będę przy konkursie. Tak jest. Jaki konkurs? Słuchajcie, a to niespodzianka za niedługo. Natomiast w tej chwili, Guteczku, żegnamy się. Hej. Pamiętajcie, że uporaliśmy się z przepotężną przesyłką. Znaczy inaczej, nie uporaliśmy się, otworzyliśmy ją. Do uporania się teraz, kochani, jeszcze jest tutaj kilka dobrych godzin. A ja limit, tato.
No to co, to tym bajznem i chaosem żegnamy się z wami. Kiki czekają cierpliwie na jutro. A zrobiliśmy kolejną przesyłkę w międzyczasie. Udało nam się wysłać przesyłkę do Guciu, koperta została na dole. Wiecie, gdzie przesyłkę zrobiłem? O te karty, które są tu na podłodze, będę mógł już spakować, bo przesyłka już jest do kolegi puszczona. Przepraszam, że mnie nie było. Także pozdrawiamy i żegnamy się, kochani wszyscy. Guteczek, hej. Nuśka, hej. Do zobaczenia, pa.